Na początek chciałbym podziękować drużynie Stychów, naprawdę fajny mecz. Na pewno bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Będzie to większy komfort w graniu następne mecze. No, założenia w miarę spełnialiśmy. Fajnie weszliśmy w mecz tak jak mieliśmy. Trochę mieliśmy problem ze zbiórką ofensywną przeciwnika, ale potem to już dużo lepiej wyglądało. W trzeciej kwarcie zbudowaliśmy przewagę, bo do przerwy były to 3 punkty, a po trzeciej kwarcie prowadziliśmy kilkunastoma punktami. Ale myślę, że pracowaliśmy na ten wynik przez cały mecz. To nie jest tak, że graliśmy słabo czy przeciętnie przez 2-3 kwarty, a jedną kwartą zrobiliśmy to zwycięstwo. Oba zespoły grały twardą koszykówkę. No, wszyscy wiemy, jak ciężko gra się tutaj w Tychach. No, jest to zespół, który na pewno będzie grał w playoffach, a my, patrząc w tabelę, no, rozpoczynamy walkę o utrzymanie w lidze, więc zwycięstwo na tak ciężkim terenie jest dla nas bardzo, bardzo cenne i bardzo budujące dla tych młodych chłopaków, bo jeśli spojrzeć w nasz skład, to jest 4 zawodników, którzy jeszcze w weekend grali w półfinale Młodzieżowego Pucharu Polski, czyli to są 19-latkowie. Mamy 3 prawdziwych seniorów, którzy są ponad 23, mają ponad 23 lata, czyli Maćka Bendera, Sebastiana Bożenkę i Olka Leńczuka, a pozostałe chłopaki to są cały czas ludzie na dorobku, więc gratulując obu zespołom, bo myślę, że było to dobre pierwszoligowe widowisko, szczególnie gratuluję oczywiście moim zawodnikom i całemu mojemu sztabowi, bo ostatnie tygodnie nie były dla nas łatwe z różnych względów, ale wytrzymaliśmy presję, przyjechaliśmy, wygraliśmy bardzo, bardzo ważny mecz, z czego się cieszymy i szykujemy się do kolejnego spotkania weekendowego z Polfarmą. Dobry wieczór. Na pewno inaczej wyobrażaliśmy sobie to, w jakiej atmosferze będziemy wyjeżdżać na ciężki wyjazd do Kołobrzegu. Niestety myślę, że dzisiaj mecz przegraliśmy w sferze mentalnej przede wszystkim, bo to, czy wpadają rzuty, czy nie wpadają, to nie jest kwestia tego, że sobie trenujemy. Mi się wydaje, że to przede wszystkim siedzi nam w głowie i póki nie odblokujemy się mentalnie, to nie jesteśmy gotowi, żeby grać o wyższe cele, o czołówkę, ale wierzę w ten zespół i wiem, że na pewno w niedalekiej przyszłości dorośniemy do tego, żeby być gotowym walczyć o medale, o najwyższe cele. I takie mecze jak dziś pokazują, że jeszcze strasznie długa droga przed nami i musimy to zrobić przede wszystkim jako zespół. Dobry wieczór. Zacznę przede wszystkim od gratulacji dla zespołu Śląska, który w momencie naszej słabej gry w pierwszej połowie, pierwszej kwarcie, pierwszej połowie, w słabej gry w ataku naprawdę wrzucił drugi bieg w trzeciej kwarcie. Było widać, jak ci chłopcy bardzo, bardzo chcą wygrać dzisiaj to spotkanie. Ja wiedziałem, że ten scenariusz się może sprawdzić w momencie, jak odskoczy nas rywal na 5, 10, 11, a nawet 20 punktów, że wtedy będziemy grali bardzo źle. Problem tej drużyny polega na tym, że my po zwycięstwie zawsze się rozluźniamy i nie potrafimy zachować tej koncentracji. I tak jak Patryk powiedział, no to jest tylko i wyłącznie sfera mentalna, bo zawodnik nie zapomniał w przeciągu 2 dni, jak się rzuca do kosza, albo jak wygląda nasza jedna czy druga zagrywka. Powinniśmy dzisiaj szukać swoich przewag prawie na wszystkich pozycjach. No cóż, no, tak jak Patryk powiedział, cały czas się uczymy, tylko szkoda, że jest 20 któraś kolejka, my się wciąż uczymy i wciąż popełniamy te same błędy i musimy przegrać mecz, żeby w następnym spotkaniu być skoncentrowanym, a punkty uciekają, tutaj 13 zespołów walczy o playoff i ta sytuacja niestety jest w dalszym ciągu bardzo trudna, żeby się znaleźć w playoffach, natomiast moi gracze sobie chyba z tego nie zdają sprawy i za szybko wierzą w swoje umiejętności. Muszą uwierzyć w to, że my tylko zespołowością jesteśmy w stanie wygrywać mecze. Clean is good. Sanitized is better.